Witam panowie po dzisiejszych seminariach, które trwały 3 dni. No, mamy tutaj, chciałem przedstawić jak zwykle, doktora Daniłowa, który już raz kolejny od 20 lat odwiedza nas tutaj w Polsce. Prowadzimy kursy, jak zawsze po seminariach przedstawiam, nasze przebieg kursów. Seminarium w zakresie hipnozy, hipnoterapii według metody imagoterapii. Taką opracowaliśmy metodę. I w dzisiejszym spotkaniu przez 3 dni brał udział doktor Jerzy Koń, tak? Tak. Panie doktorze, jest skąd? Z Hamburga. Z Hamburga, tak. Hamburga. Zaprosiliśmy tutaj według takiego naszego eksperta. Był obserwatorem tego kursu, tak. Bo wiem, że pan się zajmuje ezoteryką, tak. Takimi właśnie sprawami. Tak. Jest specjalistą od okulistyki. Okulistyki, tak. Okulistyki w Hamburgu. No a pan doktor tutaj jak zwykle witamy. No i chciałem kilka słów powiedzieć na temat przebiegu tego kursu. No myślę, że tu raczej pan doktor by ocenił, jak widzi nas tutaj w tych powiedzmy w przekazie metod, technik, hipnozy, autohipnozy, hipnoterapii, imagoterapii, którą też nazywamy. No, jeżeli chodzi o sam kurs, to daje się zauważyć, że jest prowadzony na tej zasadzie, żeby przekazać nam informacje, czyli z takim zrozumieniem, koncentracją i obserwacją, tak żebyśmy to zrozumieli i wiedzieli, o co chodzi, z wyjątkowym zaznaczeniem istoty zjawiska, ponieważ są informacje tak zwane popularne, informacje obiegowe i właściwe. Zawsze informacje właściwe są jak gdyby najważniejsze, chociaż najtrudniejsze i na nie interesują ludzi, a tu właśnie były dobrze przekazane ze szczególnym wyjaśnieniem, co to jest właśnie hipnoza, co to jest hipnoterapia, jakie jest działanie, zastosowanie razem z fenomenologią hipnozy, czyli z jej historią, wyjaśnieniem istoty zjawiska, które nie jest jeszcze wprawdzie do końca poznane, ale odniosłem wrażenie, że można sobie skojarzyć z pewnym typem reakcji psychologicznej, występuje nie tylko u ludzi, ale u zwierząt aż do gadów, czyli o samej istocie i samym zjawisku, dlaczego ono istnieje, skąd powstało i dlaczego funkcjonuje i funkcjonuje tak dobrze, a jednocześnie zadziwiająco. I jeszcze z uwzględnieniem tego, że hipnoza rozwijała się przez wiele stuleci, można powiedzieć, ale ostatnio naukowo została jak gdyby opracowana przez Zygmunta Freuda jako psychiatry wiedeńskiego i kontynuowana przez jego szwajcarskiego ucznia Karla Gustawa Junga, którzy bardzo przez całe życie się tym zajmowali i to opracowali, tak aby możliwie to udostępnić. Przez to sama hipnoza przeszła jak gdyby też do nauki, że została uznana, bo jest stosowana w różnych dziedzinach i w różnych przypadkach. Czyli tym samym myśmy dalej to kontynuowali, dlaczego jest i dlaczego działa i dlaczego ona istnieje, co jest przy bezpośrednim przekazie lepsze niż nawet czytanie książek. Czytanie książek jest dobre później, ale na samym początku, tak jak ja, że pierwszy raz biorę udział w tym kursie, to lepiej jest się zapoznać od mistrzów. Ja jedno pytanie dodam, bo chcę, żeby pan doktor Daniłów powiedział o swoich odczuciach. A to, co pan doktor zaprezentował, taka hipnoza w locie, te takie techniki niewerbalne nawet, dynamiczne, natychmiastowe wprowadzenie nawet w kilka sekund w trans hipnotyczny. Obserwował pan również to. Tak. Czy to nie wzbudza lęku u ludzi? Bo pan jako lekarz by powiedział, czy to się do tego. Dlatego zastanawiam się, czy to my nie za dużo pokazujemy, bo to jest jak najbardziej hipnoza, którą można wykorzystać w ekstremalnych warunkach, gdzie natychmiast musimy dać jakąś sugestię. Tak jak kiedyś w czasie I wojna światowa, przecież nie było żadnych środków znieczulających narkozy, takich oprócz alkoholu, no i trzeba było amputować nogi i tak dalej. Tak są różne reakcje, nawet wypadka.
takie danie natychmiastowej reakcji, żeby wyłączyć ból, że cierpienie wyłączyć, czy nawet zatamować krew, czy nawet reanimować. Tak, tak. Czy to, jak to się panu podobało? No tutaj? Więc sytuacja jest tego taka, że tak jak już wspomniałem wcześniej, to są poziomy przekazywania wiedzy. Jest tak zwany poziom popularny lub reklamowy, który najczęściej jest związany z emocjami. Czyli hipnoza była tak zwana pokazowa, która miała zainteresować publiczność, ale istnieje druga strefa, czyli dokładniejsza i ta najważniejsza, która tu była przekazywana, taka właściwa istota hipnozy z jej poznaniem, ponieważ sama działanie, istota hipnozy nie jest do końca rozpoznana, dlatego może wzbudzać pewne obawy, ale kursanci, którzy brali udział w kursie, sami zauważyli jej działanie i problem może tylko polega na tym, że nie da się jej do końca wyjaśnić, ale działanie i zastosowanie hipnozy jest tak fenomenalne, że należy to dalej prowadzić, rozwijać i jeszcze dojść do wyższego stopnia doskonałości, bo jeżeli na przykład są osoby, gdzie nie można dać znieczulenia do operacji, to jest hipnoza bardzo dobrym uzupełnieniem. Bo jest część osób, że nie można, tak, i czy też analgezji, czy narkozy, bo są tacy pacjenci, którzy jednak nie można im dać żadnego rodzaju środków, odnośnie znieczulenia ogólnego. Tak, rozumiem, tylko tutaj, no właśnie, myślę, pan powiedział, że hipnoza jest nieznana dotychczas. Ja myślę, nie, może troszkę inaczej powiem. Nieznana pod względem naukowym, jest niewyjaśniona i jest mniej troszkę znana przez ludzi, ale ze względu na efekty terapeutyczne i ze względu na zastosowanie jest coraz bardziej się rozszerza. Może rozszerza się, bo ja uważam, że tak, rozszerza się ma być znana dla tych, którzy się tym zajmują zjawiskiem, tak, i badają zjawisko. Jest dziedzina hipnologii, która ma tylko, że może nie jest rozpowszechniona, no tyle i popularna, tak, popularna metoda, ale jest na tyle znana, tak, że nie jest, nie ma tam magii, czarów, nie ma tam jakichś niesamowitych rzeczy czy stanów, których możemy obserwować na filmach różnego rodzaju. No to właśnie pochodzi z tej strefy reklamowo-popularnej. Myślę, że są pewne lobby, którym zależy na tym, żeby tego typu metody nie rozpowszechniać, ponieważ też to się kłóci z rynkiem, przed biznesem, bo przecież to jest najkrótsza, najszybsza metoda do prowadzenia do stanu jakiejś takiej równowagi psychicznej pacjenta, bo po co faszerować lekami i tak dalej. A skoro mówię o lekach, no właśnie doktor Daniłów jest lekarzem psychiatrii, psychologiem. I jako lekarz psychiatrii już pan ponad 30 lat chyba pracuje. Tak. I chciałbym powiedzieć, panie Andrzeju, że na naszych warsztatach, czego czasami ludzie nie uświadamiają, są dwa kierunki. Pierwszy kierunek to jest hipnologia, nauka o hipnozie, która może być zastosowana wszędzie i nie tylko w medycynie. Drugi kierunek to jest psychoterapia za pomocą hipnozy. I wobec mnie jestem szczęśliwym, że udana mi była w tym kierunku pojednać, jak było już mówiono przez kolegę po fachu, psychoanalizę z fenomenem hipnozy, bo Zygmunt Freud w dojrzałym wieku odrzucił hipnozę od psychoanalizy, dlatego że pracował z płaszczyzną intelektualną, a my w szerokim pojęciu психоаналізи окрешляме, що може бути не тільки інтелектуальне подаєще, а подаєще емоціональне. І у нас іде аналіза не тільки познавча, біхевіріальна, когніцію, а аналіза емоцій. В одружненні від Фройда ми мовимо, важно не тільки, що було, як у Фройда, розпознати, що було, і таким способом вилечити, що а важно, як то було пережито. І донження до пережить вчасного стадію розвою може бути за допомогою технік невольних скоєжень, як у Фройда, а тільки гіпнозом.
bo u dziecka jeszcze nie ma intelektu, a już jest rozbudowane życie emocjonalne, nie gorzej jak dorosłego. I jest pamięć emocjonalna, dostęp do tej pamięci emocjonalnej, do ważnych momentów fiksacji lat dziecinnych dają tylko techniki hipnotyczne. Dlatego u nas jest rozwinięcie terapii psychoanalitycznej za pomocą hipnozy. U Freuda było przeciwne. Najpierw była hipnoza, a później hipnozę Freud odrzucił. U nas hipnoza wykorzystana dla wpływu emocjonalnemu i analiza idzie przeżyć. Te przeżycie, które prowokujemy w hipnozie, dają mocny sakrament odreagowań niegdyś raniących przeżyć lat dziecinnych. Tak, no ale mówimy tu o dzisiejszym seminarium trzydniowym, które odbyło się, bo następne w listopadzie zrobimy spotkanie, że było tutaj kilku psychologów, lekarzy trzech było też na tym kursie i coraz więcej korzysta ludzi z dziedziny medycznej nawet, choć uważam, że w medycynie ona nie jest tak rozpowszechniona jak w innych dziedzinach. Nawet w sporcie jest bardziej rozpowszechniona jak w medycynie, bo ja zajmuję się z hipnozą sportową i korzystają u mnie sportowcy. Nie będę wskazywał, którzy, bo to jest niepotrzebne, bo to też, jeżeli to budzi jakieś takie, no powiedzmy, podejście, to też oni przychodząc tutaj no, incognito do mnie, żeby to było właśnie w ten sposób, jak politycy również przychodzą, też korzystają z hipnozy, a biznesmeni to ogólnie, to już jest największa grupa ludzi w obecnych czasach, gdzie chcą radzić sobie w biznesie, zarabianiu pieniędzy, utrzymywaniu kontaktów i tutaj na tym odcinku to już bardziej jest hipnoza dopingująca jego do działania jak sportowca. Tak samo biznes, tak samo i polityka. Nauka, koncentracja, pamięć. Już niechętnie pracuję z depresją, bo raczej uważam, że tu praca też więcej psychiatry powinna być, gdzie powinni tego typu metody terapii również włączać do tego działania. Tak. A w Niemczech czy stosuje się hipnozę? Tak, w Niemczech się też stosuje hipnozę, ale to jest mi trochę mniej znane, bo tak jak mówię, od czasu Freuda została przekroczona ta granica, że hipnoza jest używana, ale trudno mi powiedzieć w jakim zakresie, ale w podobnym jak u nas tutaj w Polsce. W związku z tym należałoby może porównać, ale nie mam takich danych, jak dokładnie jest, ale raczej tak. Mi metody te, co uczyłem się u doktora Daniła w Charkowie czy w Moskwie, bardzo pasują, ponieważ ja staram się bardzo szybko wprowadzać ten stan, indukcję podaję i te metody pomogą. Oglądając, bo przyjmuję też w Londynie i widzę tam ta hipnoza, chociaż ona w jakiś sposób jest preferowana w ten handlowy sposób, że to wszystko jest tak pięknie, ale oglądając ja tam nie widzę specjalnych nowych technik u nich. To są taka powściągliwa, psychologiczna i powiem, że wschodnie metody mnie bardziej przekonują i trzymam się tych metod, które powinniśmy raczej uczyć się od wschodu tych metod, bo ponieważ one są bardzo skuteczne. Tak jak tu doktor Daniłow skuteczny w swojej terapii jest i biorę z tego też przykład. Bo panie Andrzeju, zawsze kontrowersje w mojej sylwetce zawodowej, że ludność akceptuje sensacje, akceptuje spektakularność fenomenu hipnozy i identyfikuje mi
jako człowiekiem jakiejś magii, jakiejś wiedzy tajemnej, a przecież tak. Jestem psychiatrą, terapeutą, psychoterapeutą, to jedna. Ale oczywiście stworzyłem, niezależnie od tego, techniki należące do czystej nauki, taka dekadencja, hipnologia, techniki nowe hipnotyczne i właśnie techniki mnie jak jedną sekundę, błyskawiczne techniki pogrążenia w hipnozę, niewerbalna hipnoza, szybka hipnoza, natychmiastowa hipnoza, to oczywiście kosząca swoim widokiem, swoimi skutkami, to jedna sprawa. A jednak we mnie jeszcze żyje lekarz, który trzeźwo ocenia możliwości hipnozy dla celów terapii, dla zdrowia ludzi. To inna strona medalu. I staram się połączyć, żeby akceptowanym był i jako lekarz, i jako hipnolog czystej nauki, do których należy nie tylko ja w naszej rozmowie, ale znam kogoś innego świetnego, który też stworzył swoje techniki, to pan Andrzej Kaczorowski. A, no moją metodą jest właśnie ta imagoterapia, którą rozpocząłem, czyli praca nie tylko z psychiką człowieka, jak tutaj pan to robi, panie Aleksandrze, a ja z duszą rozmawiam. Czy można z duszą rozmawiać, myśli pan? Ja to, rozmawiam. To znaczy, oczywiście, ponieważ dusza jest tym elementem zasadniczym, bo jeżeli ktoś, to nie psychika, to dusza. Tak, bo jeżeli ktoś umrze, to ciało zostaje, tak. Ale mówi, że odszedł. Więc jeżeli ciało jest, to mu to jest. Ale mówimy odszedł, to znaczy co odeszło? To dusza odeszła. Dusza odeszła. Odszedł, odeszło ja. Czyli ta istota energoinformacyjna, tak. Którą nazywamy duszą człowieka. O, taka właśnie definicja jest. Tak. Czym jest dusza? Jest to dyskietka, czyli ten plik, którym magazynują się wszystkie nasze przeżycia, doświadczenia z obecnego życia. No i myślę, że w dalszym ciągu ta dusza musi się inkarnować. A żeby to życie przeżyć spokojnie, no myślę, że można by było robić korekty na poziomie nieświadomości dusznym człowieka i zmienić jego nastawienie do życia, stereotypy, nawyki, które mi są już mu potrzebne. Bo tak, to... oczywiście. Tak. No, panie doktorze, czekamy w listopadzie tutaj, pana też. I na tym kończąc, zapraszamy następne osoby, które będą zainteresowane no, naszym seminarium imagoterapii tu we Wrocławiu. No, w Londynie też będziemy, przejdziemy na Londyn w przyszłości. Tam tylko organizuję w Londynie, jak panowie wiedzą, zbiorowe seansy i indywidualne. A zbiorowe seansy po to tylko, żeby zainteresować ludzi i przedstawić no, działanie tego typu terapię jako jedna z nielicznych terapii innych. Także nie jest to wiodąca, ale jest to korzystna terapia po to, żeby przeprogramować się i przyprogramować kogoś. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.